Cześć, z tej strony Bartek Jańczyk. Trzymam w rękach gitarę firmy Yamaha. Jest to najwyższy model z serii Revstar, Revstar Professional, czyli gitara wyprodukowana w Japonii. Gitara posiada komorowany mahoniowy korpus. Komory mają za zadanie zmniejszenie wagi, ale również wydłużenie sustainu gitary. Korpus jest również wzmocniony karbonem. Na przodzie znajduje się klonowy top. Szyjka jest również mahoniowa i jest również wzmocniona karbonem, więc jest naprawdę stabilna. Mamy tutaj przetworniki P90 i pięciopozycyjny switch. Działa to w ten sposób, że w pozycjach pomiędzy drugiej i czwartej drugi z pick-upów jest delikatnie opóźniony. Powstaje takie przesunięcie fazowe i to jest bardzo ciekawe. Za chwilę pokażę, jak to brzmi. Mamy tu również potencjometr push-pull, jest to focus switch. Jest to pasywny boost, który podbija nam środkowe i dolne pasmo oraz trochę chowa górkę. Mamy stalowe progi, mamy bardzo fajny strunociąg, który jest zaprojektowany przez Polaka Piotrka Stolarskiego, który współtworzył instrumenty serii Revstar. I przy produkcji tych gitar wykorzystywana jest technologia ERI. Jest to technologia polegająca na poddawaniu gitarze specyficznym drganiom i sprawia to, że naprężenia między elementami niwelują się, przez co instrument sprawia wrażenie, jakby był rozegrany. Pokażę może teraz, jak brzmi ta gitara.